nadal szkołę prowadzić. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, pracownicy oświaty, zaproszeni goście, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej Gminnej Akademii z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wójta gminy Świlcza, pana Adama Dziedzica, panią wizytator kuratorium oświaty w Rzeszowie Ewę Jakubas. Witam bardzo serdecznie wicewójta gminy Świlcza, pana Sławomira Stykę, sekretarza gminy Świlcza, pana Wojciecha Słowika. Witam radnych, radnych powiatowych, pana Tadeusza Pachorka. Witam przygodnych księży, księdza kanonika proboszcza parafii Świlcza Antoniego Czeraka, księdza Wiesława Lisowicza. Witam bardzo serdecznie kierownika posterunku w Trzcianie, aspiranta pana Mateusza Jarosza. Witam bardzo serdecznie. Witam panią dyrektor Centrum Wspólnych, panią Elizę Oleszak, panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy, panią Dorotę Madej, prezesa zarządu oddziału ZNP w Świlczy, pana Janusza Bilińskiego. Witam bardzo serdecznie panią Magdalenę Lisowską, kierownika świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy. Witam dyrektorów, wicedyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Świlcza. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora banku Głogów Małopolski oddział w Świlczy, pana Piotra Czajowskiego. Witam bardzo serdecznie przewodniczących Rady Szkoły, panią Reginę Majka oraz pana Marcina Żańczaka. Witam bardzo serdecznie. Witam sołtysów i wszystkich państwa w rodzaju zajmowanych stanowisk i godności.
Szanowni goście, szanowni rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, drodzy uczniowie. Dziś zaczął pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego 2022 na 2023 po wakacyjnej przerwie, podczas której zapewne nie zabrakło wyjazdów, przygód, wycieczek. Wracacie pełni werwy, nowych pomysłów po wakacyjnych przygodach. Jestem przekonany, że dziś nie ma wśród nas osób, które nie byłyby ciekawe, jak potoczy się ten nowy rok szkolny, co on ze sobą przyniesie. Oczywiście nie znamy odpowiedzi na to pytanie, na te pytania, ale z pewnością mogę powiedzieć, że wszyscy uczniowie odniosą mniejsze lub większe sukcesy edukacyjne. Niektórzy sprawdzą się w różnych dziedzinach odmiennych, zostaną mistrzami w sporcie lub w grach planszowych, w grze na instrumentach, inni spróbują swoich sił na gruncie artystycznym, w wolontariacie czy w samorządzie szkolnym. Będą też tacy, którzy podejmą się działań na rzecz ekologii, promowania zdrowego stylu życia. Wśród szerokiej oferty aktywności, jakie planujemy w naszej szkole w śledzie do realizacji, zapewne każdy z uczniów znajdzie coś odmiennego, coś dla siebie. Jestem przekonany, że przez cały rok szkolny przy wytężonej, rzetelnej pracy wszyscy uczniowie nauczą się wielu przydatnych umiejętności, zdolności, wysłaniał przede wszystkim promocję do kolejnych klas. Dziś 1 września naukę w murach naszej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Dlatego w Świecie rozpoczyna 284 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach klasowych. Nad edukacją dzieci i młodzieży sprawować funkcję będzie 31 pedagogów, nauczycieli, 11 pracowników obsługi i administracji. Swoje serdeczne powitanie przede wszystkim kieruję w dniu dzisiejszym do uczniów klas pierwszych, którzy przekroczyli po raz pierwszy progi naszej szkoły i złożą uroczyste ślubowanie. I od tej chwili, od dzisiejszej chwili będą uczniami naszej szkoły przez kolejnych 8 lat. Drodzy uczniowie, życzę Wam samych sukcesów. Mam nadzieję, że z wielką ochotą będziecie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać najwyższe oceny, najlepsze wyniki w nauce, rozwijać się, będzie korzystać z wiedzy, umiejętności, kadry nauczycielskiej, nauczycieli. Będziecie korzystać z zajęć pozalekcyjnych, nie tylko sportowych, ale również naukowych. Wierzę w to, że to będzie naprawdę dobry czas dla nas wszystkich. Dla uczniów klas 8, czyli młodzieży najstarszej w naszej szkole, rok 2023 jest ostatni w murach naszej szkoły. Trzymam kciuki, abyście osiągnęli jak najlepsze wyniki, najwyższe oceny. Zdobywali i zdobyli maksymalną ilość punktów na tych tak bardzo ważnych przyszłorocznych egzaminach, abyście się dostali do wymarzonych szkół średnich. Jesteście już, tak jak powiedziałem, młodzieżą, więc chcecie poszukiwać swojego sposobu na naukę, na jej zdobywanie, na miejsce w przyszłości, czy to będzie sport, czy to będzie wolontariat, edukacja obywatelska, to wszystko przed Wami. Życzę Wam rozwijania pasji, zainteresowań oraz wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Rozpoczynając nowy rok szkolny, zapewne po trudnym okresie zadajemy sobie pytanie, czy na dobre wrócimy do szkoły, a nauka w systemie zdalnym lub hybrydowym zostanie tylko wspomnieniem związanym z ubiegłym okresem. Odpowiedzi na te pytania przyniesie nam czas. Mam nadzieję, że zdalne nauczanie to już historia, chociaż może być różnie, ale przede wszystkim chciałbym, aby przez te 10 miesięcy uczyć się stacjonarnie w szkole, aby świat po prostu, w którym funkcjonujemy i żyjemy, dał nam takie warunki, jak byśmy sobie tego chcieli.
jak co roku, także w roku 2022-2023 planujemy pracę we wszystkich obszarach nauczania, wychowania, opiece, planujemy współpracę w ramach projektów, kampanii, akcji, wdrażamy innowacje pedagogiczne, przygotowujemy chętnych uczniów do różnego rodzaju konkursów, dołożymy wszelkich starań jako nauczyciela, jako kadra pedagogiczna, aby wyniki były jak najlepsze i żeby również nasza szkoła rozwijała się i przede wszystkim ten sprzęt, który mamy z laboratorium w przyszłości, został również z pożytkiem wykorzystany dla wszystkich naszych uczniów. W planach pracy na ten obecny rok nie zabraknie działań dotyczących obchodów świąt rocznicowych oraz realizacji treści związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, z tym bezpieczeństwem w sieci oraz z działaniami w ramach tematyki prozdrowotnej, ochrony klimatu czy ekologii. Rozpoczynając nowy rok szkolny, chciałbym podkreślić, że w szkole dołożyliśmy wszelkich starań, aby placówka była bezpieczna, aby się rozwijała, była nowoczesna, uczniowie czuli się w niej dobrze czy bardzo dobrze. Drodzy goście, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, kończąc swoją wypowiedź, życzę Wam, aby Waszym bliskim przede wszystkim życzę dla wszystkich zdrowia, życzę wszystkim powodzenia. Wierzę, że ten rok szkolny 2022-2023, który właśnie się rozpoczął, będzie dobrym i owocnym rokiem dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo serdecznie. Drogie dzieci, droga młodzieży, szanowni rodzice, gromko radnicze, zaproszeni goście. W pierwszych słowach chciałbym wyrazić dumę. Piękny, radosny hymn Rzeczpospolitej Polskiej, śpiewam z tego serca. Szanowni Państwo, rodzice, gromko radnicze, Panie Dyrektorze, gratuluję wychowania w tak szlachetnych postawach patriotycznych. Szanowni Państwo, to, że dzisiaj mamy tak wiele osób z różnych instytucji, z samorządu, służb mundurowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawicieli kuratorium, oczywiście kościoła, szanownych księży, radnych, instytucji, które funkcjonują wokół samorządu i szkoły, świadczy o wielkiej trosce. O wielkiej trosce w zakresie dobrego kształcenia dzieci i młodzieży w naszej gminie. Szanowni Państwo, skończyły się wakacje, a przed uczniami, nauczycielami, także rodzicami znowu szkoła, szkolna 2022-2023. Przeżyjemy tu, w tej szkole, mnóstwo wspólnych chwil, więc patrzmy w przyszłość z optymizmem. Bądźmy pełni radości, czerpmy energię do pracy z wakacyjnych przygód. Pamiętajmy, że im więcej wiedzy osiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości i o tyle będziemy mądrzejsi. Jesteśmy wszyscy teraz na początku wędrówki i to do Was, drogie dzieci, młodzieży, kieruję te słowa. Dopiero w czerwcu przyszłego roku ujrzycie finisz tej drogi. Pokonujmy więc wytrwale wszystkie przeszkody pojawiające się na naszej drodze. Walczmy o jak najlepsze stopnie, reprezentujmy godnie naszą szkołę i pamiętajmy, że nasz szlak trzeba pokonać piechotą. Trzeba dzień w dzień poświęcać czas i wkładać pracę, a wówczas maszyna stanie się naprawdę owocna i zaprowadzi nas do celu. Sami będziemy z niego dumni, a i rodzicom i nauczycielom sprawili wiele radości. Tak powinni myśleć uczniowie. Nauczyciele również.
Szanowni Państwo, jak podają różne media, w Polsce dziś brakuje 16 tysięcy nauczycieli. 4 tysiące brakowało jeszcze w roku ubiegłym. Widać Państwo, jak to się zmienia. Start nie jest łatwy ze względu na gorącą atmosferę medialną, również zwłaszcza wokół podręcznika przedmiotu historii i teraźniejszości profesora Roszkowskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajki ze względu na niespełnienie obietnic podwyżek płac dla strefy budżetowej. Zapowiada się wiele zmian na szkoły, a szkoły muszą dobrze pracować, muszą mieć stabilność, spokój i pozytywną, twórczą pracę, atmosferę do nauki. Szkoła powinna być wolna od wszelkiej polityki. Nowy rok szkoły 2022-2023 w naszym regionie rozpocznie 270 tysięcy uczniów. I w ubiegłym roku było jeszcze w tym osiem do tego prawie 4 tysiąca uczniów z Ukrainy. W naszej gminie w tym roku to jest 1967 uczniów w 111 oddziałach publicznych i niepublicznych, a w ubiegłym roku kształciło się 13 uczniów z Ukrainy. Na powód wszystkich przygotowaliśmy obiekty oświatowe, gdzie przeprowadzono wiele inwestycji, remontów, prac porządkowych. Tylko drobne remonty, Szanowni Państwo, to kwota 700 tysięcy wydatkowa na okresie wakacyjnym, ale przygotowaliśmy również laboratoria przyszłości. Dbamy o to, by dostęp do oświaty na terenie gminy Świcza był na jak najwyższym poziomie. Zaszczytem mogę powiedzieć, że we wszystkich elementach egzaminów staniny w naszych szkołach były wyższe od przeciętnej podkarpackiej. Przede wszystkim najbliższe się do językowca, ścisłe przedmioty i humanistyczne. I uważam, że tu należą się duże brawa wszystkim nauczycielom. Szanowni Państwo, duże brawa, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziś inauguracja roku szkolnego wszędzie odbywa się tradycyjnie, tak samo. Najpierw muszą święto, później takimi spotkaniami dzisiaj. Dzisiaj ta inauguracja gminnego roku szkolnego jest w tej właśnie szkole, w Świcie. Dziękuję również obecnym tu księżom za utrzymanie tej tradycji, za opiekę edukową, która jest bardzo ważnym wsparciem. Szanowni Państwo, życzę wszystkim, by ten nowy rok szkolny był jak najbardziej owocny, ale i spokojny. Przyniósł dużo satysfakcji i radości ze wspólnej pracy, aby szkoła Kurzmica Obowiązkowej Nauki była miejscem, gdzie warto się spotkać, do której uczniowie będą przychodzić z przyjemnością, z radością, by mógł spotykać się z kolegami. Niech będzie miejscem nie tylko nauki, ale również zabawy, łączenia jednego i drugiego w taki sposób, by osiągnąć życiowy sukces. Rodzicom zaś życzę jak najwięcej radości ze swych podziw i edukacyjnych sukcesów, nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, nietrwałości, wysiłku przyzwoitego oświaty oraz optymizmu i śmiechu na co dzień, realizacji planów, zamierzeń oraz wszelkiej konieczności. Szanowne grono pedagogiczne, wiem, jak ciężko dzisiaj jest realizować tę, myślę, że tę posługę, to pewnie się nie uda nauczycielskim. Szanowni Państwo, drodzy nauczycieli, uczniowie, drodzy uczniowie klas pierwszych, bardzo dziękuję za wybory naszych szkół na terenie gminy. Mam nadzieję, że Wasze oczekiwania, Szanowni Rodzice, zostaną spełnione, a spędzony w wyborach naszych szkół czas uznacie za dobry i najlepszy dla Waszych dzieci. Uczniom klas starszych życzę dobrych dni w naszej szkole, poczucia spełnienia i zadowolenia, a także owocnej pracy w zdobywaniu wiedzy. Dla ośmioklasistów też życzenia. To ostatni rok w tej szkole. Życzę Wam dużej motywacji do pracy, sprostania wielu obowiązkom, a także radości z dnia codziennego i oczywiście jak najlepszych wyników na egzaminach końcowych. Drodzy rodzice, życzę Wam spokoju, cierpliwości oraz wielu powodów do zadowolenia, czy na obecną współpracę w tym trudnym czasie, na wsparcie. To od nas, nauczycieli i rodziców, zależy w głównej mierze bezpieczeństwo naszej młodzieży.
Szanowni nauczyciele i pracownicy szkoły, życzę Wam uznania, szacunku i docenienia satysfakcji z wykonanej pracy i zadowolenia oraz wspaniałych efektów. Pracownikom niepedagogicznym również składam najlepsze życzenia i bardzo dziękuję za tę pracę. Nie są Państwo w pierwszym szeregu, jak nauczyciele, których widać, ale bez Was żadna placówka nie mogłaby funkcjonować i mam tego pełną świadomość. Jak powiedział Film Bosman, z obecnym człowieka są uśmiech, przyjazny jest, podobne słowo. Życzę Wam zatem, aby tego bogactwa było dla Was jak najwięcej. Życzę wszystkim, aby ten rok był jak najbardziej owocny, spokojny, przy dużo satysfakcji i radości ze wspólnej pracy dla wspólnego dobra. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, zaproszeni goście, drogie dzieci, drogie młodzieży, nowy rok szkolny 2022. Na 2023 uważam za otwarty. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W imieniu podkarpackiego kuratora oświaty pani Małgorzaty Rał oraz zastępcy dyrektora Wydziału Jakości Zarządzania Edukacją pani Małgorzaty Nowińskiej-Zgórskiej bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. Ponieważ obie panie nie mogły przybyć dzisiaj na tę szczególną uroczystość, dlatego odczytam list w imieniu podkarpackiego kuratora oświaty. Zanim przejdę do odczytania listu, przeczytam cytat, jaki został zamieszczony na początku. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś, odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek. W takim razie dziś to mój ulubiony dzień. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, drodzy uczniowie. Do miłych wspomnień dołączają te skończących się z dniem dzisiejszym wakacji. Wszyscy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę o świecie i o sobie samych. Warto minione słoneczne dni, energię, dobre myśli i optymizm zapakować do szkolnych plecaków. Dzielić się ich ciepłem przez najbliższy czas. Kończąca się wakacyjna przygoda jest jednak początkiem kolejnej, równie wspaniałej opowieści. Warto pamiętać, że jej autorami i bohaterami jesteście cały czas Wy sami, drodzy uczniowie. Choć miejscem akcji staje się teraz Wasza szkoła i klasa, to możecie wpływać na bieg zdarzeń, tempo akcji i budować napięcie. Aby była to wspaniała i ciekawa opowieść, spotkania z koleżankami i kolegami, zamieńcie w historię o prawdziwej przyjaźni, a każdy przedmiot w ten ulubiony. Dajcie się poprowadzić waszym nauczycielom i książkom drogami, których nie znaliście. Życzę całej społeczności szkolnej miłego, dobrego i udanego nowego roku szkolnego 2022/2023. Życzę powodzenia, sukcesów, wielkich osiągnięć, zaś uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, natomiast rodzicom radości, zadowolenia i satysfakcji ze swoich dzieci. Na zakończenie mojego wystąpienia pragnę z Państwem podzielić się cytatem, który jest dla mnie bardzo ważny i bliski mojemu sercu. Nie tylko z książek płynie dobra nauka, z serca nauczać to największa sztuka. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, rozpoczynając tym samym trwający 6 lat największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. 83 lata temu dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach, a zamiast dzwonka usłyszały huk armat, świst pocisków i wybuchy bomb.
O 6 rano rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie nadała komunikat. Stało się uderzenie na polską spódnicę wojskową Westerplatte w wolnym mieście Gdańsku. Rozpoczęte o godzinie 4.45 strzałami pancernika Schleswig-Holstein. Diabłami, gdy jeszcze ich opór. Cicho ciemni, przedostają się do okupowanej Polski.
Polityka okazuje się ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nas nie słucha. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi Dzień Burzy. W Warszawie wybucha powstanie. Oddajemy życie w imię godności i wolności. Łamiąc szyfry Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Sojusze się zmieniają. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. A zmęczeni walką, spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy. Wszystkich zebrałem tutaj w czas. Chcę być dla was żywym oparciem.
Wykonujemy algorytmiczny taniec, wykonamy uczniów klasy 5. Kochani pierwszy okresiści, chcę nam życzyć na początek, aby nauka szła jak spłatka, żeby było tyle piątek, ile pszczół na wolnym kwiatka, żeby pokład było tyle, ile szyszek w gęstym Boże, żeby w szkole było mile, niż na drzewo, niż nad morzem. Długopisy, wieczne pióra, niechaj piszą w wącie ładnie, niech skrzydeł takie pióra, kiedy w wącie Chrystia wystarczy. Pasowania na ucznia dokona dyrektor szkoły oraz wójtki miejskie. Leon? Kolorowy łóżek na baterię. Tak.
Thank you.
trzeci dzień wakacji. Przeczytałem dwie książki. Czwarty dzień wakacji. Przeczytałem kolejne cztery książki. Połowa wakacji. Nie mam już nic do czytania. Co ja zrobię? Kiedy wreszcie zacznie się rok szkolny? Kolejne dni wakacji. Nudy. Ostatni dzień wakacji. Nareszcie zaczyna się rok szkolny. Znowu będzie dużo nauki. Patrzmy.
wspólnie udają się z pracownikami do swoich stanów.